Hello, z tej strony ja, Skyfi, i dzisiaj taki szybki filmik testu kabelków USB. Na pierwszy rzut pójdzie może mój ulubiony X, bo mam tego dużo, a ja przetestuję dzisiaj tylko micro USB. Napięcie wejściowe 5V. Deklarowane 2,4A. Sprawdźmy to. V. Dojedziemy troszeczkę więcej. 3A. 4,44. Też 3A. Kolejny kabelek będzie Vido z Dilza. X też był z Dilza. Tutaj mamy deklarowane również 2,4A na USB-C. Cena tego kabelka to chyba było 10 zł, coś takiego. Czy wytrzyma 2A? Nie. Czy wytrzyma 1A? Wytrzymało 1A. 4,7 na wyjściu. More. 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 1,7. 1,8. Już jest. Koniec. 2,4A spada do 4,2V. Słabo. Również kabelek z Dilza Fast Charge Micro USB Cable Fuki Dils. Nie wiem po ile on był. Chyba też coś koło 10 zł. 2,1A na 5V. Sprawdźmy to. Ale beznadziejnie zwinięty. Ojejku. Już widzę jakie to jest tandetne. Jeżeli to wytrzyma w ogóle 1A. To będę zaskoczony. To w dotyku jest badziewne. Dobra. 1A. 4,74. Wytrzymało 1,5A. Wow. 4,44 na wyjściu. Wow. 2,3A. Jest poniżej 4,4V. Następny do walki kabelek przychodzi Shark. Ile to oferują? 2A. Wow, umożliwia ładowanie. Niemożliwe. Cóż za nowość. Inne kable tego nie mają. Jakbyście nie wiedzieli, to tutaj macie sposób użycia tego kabla. Kabel w dotyku nie jest zły. Prezentuje się całkiem ok. Wziąłem go na przecenie za 8 zł. No, już tak. Ale nie za bardzo chcę pasować do USB. Proponują nam tutaj 2A. 1A. 4,8. Daje radę 2A. 2,8V poniżej 4,4V. Przedostatnim kabelkiem jest od firmy XO. 2A. Proponują. O, tutaj nie ma tego plastikowego badziewia, ale za to mamy instrukcję po chińsku. 2A. Kabelek podobny do tego Funki. Funki, ale troszeczkę lepszy w dotyku. 1A. 1,5. 2A. 4,5V. 2,6A poniżej 4,4V. Tutaj kabelek specjalny. Chińczyk mi go przyniósł niedawno i oferuje, że wytrzyma 7A. Innych tam wersji, czy obsługuje PD, czy Quick Charge, nie będę sprawdzał, bo to nie jest tematem tego odcinka. A dlaczego może albo nie może obsługiwać PD albo Quick Charge? Bo tutaj ma jakąś elektronikę, nie wiem do czego ona służy. Możliwe, że tutaj też jest jakaś elektronika. Niby wytrzyma 7A. Przejdźcie 7A przez USB. Sprawdźmy to. 1A. Hehe, już spadło do 4,8. 2A. 4,65. 3,2A poniżej 4,4V.
Coś się hajczy. Pięć amperów. Blisko czterech. Chińczyk nie zaliczył. Sprawdźmy, do ilu spadnie napięcie przy 7 amperach. Trzy i pół volta. 7 amperów. Zaraz coś mi się tu zacznie jarać. Chińczyki, skąd wybierzecie te wszystkie dane? Więc tak jak mówiłem, wynik do waszej interpretacji. Zrobicie z tym, co tylko chcecie. Pa, pa.